Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli popatrzymy sobie na różne środowiska, różne zespoły, a przede wszystkim na różną strukturę wiekową, to tutaj odpowiedź absolutnie jest niejednoznaczna. Dla pewnej grupy, zwłaszcza młodych ludzi, to będzie rozwój, swoboda działania, możliwości kreatywnego wpływu na rzeczywistość. Z kolei dla pracowników zdecydowanie starszych będzie dominowało pojęcie stabilizacji, stabilności w zatrudnieniu. Wydaje mi się, że gdzieś tam w połowie tego wszystkiego jest takie podejście, żeby generalnie czuć się członkiem zespołu, żeby być szanowanym, żeby być motywowanym i traktowanym indywidualnie.